Fałszywi przyjaciela tłumacza, polsko-rosyjski słownik. Część siódma. Rosyjskie słowo łaskawy to nie po polsku laskowy, na przykład orzech. Rosyjskie słowo łaskawy to po polsku czuły. Polskie słowo laskowy to po rosyjsku liścinny. Rosyjskie słowo lob to nie po polsku łeb. Rosyjskie słowo lob to po polsku czoło. Polskie słowo łeb to po rosyjsku baszka. Rosyjskie słowo lekcja to nie po polsku lekcja. Rosyjskie słowo lekcja to po polsku wykład. Polskie słowo lekcja to po rosyjsku urok. Rosyjskie słowo leń to nie po polsku leń. Rosyjskie słowo leń to po polsku lenistwo. Polskie słowo leń to po rosyjsku lintiaj. Rosyjskie słowo liczny to nie po polsku liczny, dużo. Rosyjskie słowo liczny to po polsku osobisty. Polskie słowo liczny natomiast to po rosyjsku mnogoczisłenny. Rosyjskie słowo limonka to nie po polsku limonka. Rosyjskie słowo limonka w rosyjskim języku oznacza po pierwsze nazwę granatu ręcznego typu F1, po drugie gatunek gruszek, po trzecie nazwę kwasu cytrynowego potocznie. Polskie słowo limonka to po rosyjsku lime. Rosyjskie słowo list to nie po polsku list, który piszemy. Rosyjskie słowo list to po polsku liść, arkusz papieru. Polskie słowo list to po rosyjsku pismo. Rosyjskie słowo listwa to nie po polsku listwa. Rosyjskie słowo listwa to po polsku liście. Polskie słowo listwa natomiast to po rosyjsku rejka. Rosyjskie słowo lubieżny to nie po polsku lubieżny, sprośny. Rosyjskie słowo lubieżny to po polsku uprzejmy. Polskie słowo lubieżny to po rosyjsku sladostrasny. Rosyjskie słowo ulug to nie po polsku ług. Rosyjskie słowo ulug to po polsku łąka. Polskie słowo ług to po rosyjsku siolak. To byli fałszywi przyjaciele tłumacza, polsko-rosyjski słownik, koniec części siódmej. Z wami był Jenot w Azbukie, czyli Shop Pracz w alfabecie. I Miszka z Balalajką i Szapką Uszanką. Z wami byli Jenot w Azbukie i Miszka z Balalajką i Szapką Uszanką. Jeśli wam понравилось, оставляйте лайки i подписывайтесь. Jeśli wam spodobał się film, to zostawiajcie łapki do góry i subskrybujcie kanał. Пока. Честь.